Prezentacja pierwszego iPhone'a to była jedna wielka mistyfikacja. To było tak naprawdę oszustwo na oszustwie. Apple celowo spowalnia iPhone'y i to nawet te modele, które mają dopiero rok. Osoby, które kupiły iPhone'a 11, tak naprawdę zapłaciły za technologię, której te iPhone'y w ogóle nie posiadają. Cześć, witam Was w szóstym już odcinku z serii Cała Prawda. Jeśli nie widzieliście poprzednich, to w opisie do tego filmiku zamieszczam link do odpowiedniej playlisty. Tymczasem jednak przechodzimy do dzisiejszego odcinka, czyli do całej prawdy o firmie Apple. Zaczynamy! Steve Jobs podczas premiery pierwszego iPhone'a, czyli w 2007 roku, powiedział następujące słowa. So what are we gonna do? Oh, a stylus, right? We're gonna use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. Przecież nikt nie chce rysika, przecież to się może zgubić, przecież to jest totalnie niepraktyczne. W ogóle, fu, weźcie to ode mnie. No i wszystko by było spoko, gdyby nie... It's called Apple Pencil. No a teraz przejdźmy do czegoś bardziej świeżego. Apple kilka miesięcy temu zaprezentował nową generację iPhone'ów, mianowicie iPhone 11 i iPhone 11 Pro. I ogólnie uważam, że to są świetne i bardzo dobre telefony, bardzo dobre produkty, tylko jest jeden ogromny problem. Klienci, którzy zdecydowali się na zakup najnowszej generacji iPhone'ów, no niestety zapłacili również za technologię, której te iPhone'y najzwyczajniej w świecie w praktyce nie obsługują. Mam tutaj na myśli technologię ładowania zwrotnego. W iPhone'ie nowością miało być to, że telefon mógł dzielić się energią, ładować akcesoria bezprzewodowo. Na tył obudowy wystarczyło na przykład położyć słuchawki AirPods albo inne kompatybilne akcesorium i po prostu ta rzecz, ten produkt się wtedy z tego iPhone'a bezprzewodowo ładowała. Brzmi fajnie i miał być to rzeczywiście jeden z killer feature'ów iPhone'a 11, no ale niestety w ostatniej chwili przed premierą Apple jednak zrezygnował z tego pomysłu i okazało się, że jednak nie jest ta technologia obsługiwana, ale nie byłoby w tym zupełnie nic dziwnego, gdyby nie fakt, że każdy pojedynczy wyprodukowany iPhone 11 i każdy iPhone 11 Pro w praktyce hardware'owo, fizycznie, sprzętowo mają cewki do ładowania zwrotnego. W obudowie jest ta technologia. Fizycznie mogą obsługiwać ładowanie zwrotne. Tylko w ostatniej chwili przed premierą, gdy cała machina produkcyjna już w fabrykach ruszyła, inżynierowie Apple'a doszli do wniosku, że jednak to rozwiązanie jest trochę gorsze niż im się wydawało, że działa to trochę zbyt słabo, więc postanowili zablokować tą funkcję, tą technologię na poziomie oprogramowania, zablokować ją software'owo. Czyli kupujecie iPhone'a za pełną cenę, i nawet nie wiecie, że zapłaciliście w tej cenie również za technologię ładowania zwrotnego, która jest w waszych iPhone'ach, no tylko że software'owo jest ona zablokowana. A jeśli mi nie wierzycie, to spójrzcie chociażby na położenie jabłuszka na obudowie. Zawsze było na górnej części obudowy iPhone'a, a teraz nagle przesunęło się na środek. Było to spowodowane prostą sprawą. Po prostu Apple chciał ułatwić użytkownikom znalezienie miejsca, w którym należy kłaść różne akcesoria, aby te ładowały się z jak największą prędkością. Zanim przejdziemy do kolejnej ciekawostki, chciałbym bardzo krótko pochwalić się, że założyłem ostatnio Patronite'a, dzięki któremu możecie wesprzeć moją ideę. Wesprzeć misję stojącą za serią Cała Prawda. A jaka to jest idea? Jaka to jest misja? W ogóle po co nagrywam tą serię? No tego właśnie możecie dowiedzieć się z linka zamieszczonego w opisie do tego filmu. Tymczasem jednak wracamy do odcinka. Mało kto wie, że wraz z premierą iPhone'a 10 lub jak kto woli iPhone'a X, Apple również nie podołał zadaniu. No bo zapewne pamiętacie, że był to pierwszy iPhone, który zamiast czytnika linii papilarnych, zamiast po prostu skanera palca w przycisku Home, miał czytnik twarzy, czyli Face ID. Miała to być rewolucja i Apple promował to właśnie jako rewolucję, jako killer feature nowych iPhone'ów, ale tak naprawdę było to rozwiązanie zapasowe. To był plan B w razie, gdyby plan A nie wypalił. No i pewnie teraz się zastanawiacie, co miało być tym planem A, co miało być prawdziwą rewolucją i tym rozwiązaniem, na które Apple stawiało. Otóż miał to być czytnik linii papilarnych, ale zintegrowany z powierzchnią wyświetlacza. Mowa tutaj była prawdopodobnie nawet o technologii takiej, że palec mogliśmy przełożyć nie tylko w wybrane miejsce wyświetlacza, tylko na całej jego powierzchni, w dowolnym miejscu. Cały wyświetlacz miał być czytnikiem linii papilarnych, no ale niestety, jak widzicie, to nie wypaliło. Podobno po prostu to rozwiązanie było zbyt wolne i niby działało, ale nie na tyle, żeby można je było wprowadzić na masową skalę. No i wprowadzili w zastępstwo czytnik
czytnik twarzy i Apple to promuje jako wielki wynalazek, jako rewolucję, a tak naprawdę mało kto wie, że to jest po prostu zamiennik i no częściowa porażka firmy. Wszyscy wychwalają Jobsa pod niebiosa, że był geniuszem, wizjonerem i tak dalej, ale tak naprawdę on był geniuszem, fakt, ale geniuszem marketingu, a nie technologii. Geniuszem technologii, czyli osobą, która zaprojektowała większość sprzętów Apple'a, był inżynier Steve Wozniak i miał on polskie korzenie, ale mało kto wie, że dużo więcej polskich wątków było w historii Apple'a. Mam tutaj na przykład na myśli Joannę Hoffman, która nie tyle miała polskie korzenie, a po prostu była Polką z krwi i kości i całe swoje dzieciństwo spędziła właśnie w Polsce i była ona w Apple'u najważniejszą, najwierniejszą, najbliższą współpracowniczką Steve'a Jobsa i po prostu była ona wręcz jego powierniczką i plotki głoszą, że była to jedyna osoba w całej firmie Apple, która miała na tyle odwagi, aby sprzeciwić się Jobsowi i szczerze przy nim wyrażać swoje zdanie. No i to nie są tylko jakieś tam wywiady z pracownikami, tylko po prostu wiele razy Joanna Hoffman zdobyła tytuł pracownika roku Apple i no tak jak wspominam, była ona Polką. Co więcej, plotki głoszą, że Steve Jobs prywatnie wiele razy odwiedzał Polskę. I teraz połączcie to z faktem, że 8 lat po premierze asystenta głosowego Siri nadal nie jest on dostępny w języku polskim oraz z faktem, że w Polsce nie ma ani jednego oficjalnego Apple Store'a. Apple 2 lata temu otwarcie przyznał się do spowalniania starszych modeli iPhone'a. Tłumaczył to oczywiście troską o klienta i tym, że po prostu dzięki temu iPhone'y działają stabilnie i się nie wyłączają. I rzeczywiście coś w tym jest, bo na przykład gdy mamy starszego iPhone'a ze starszym, nieco zużytym ogniwem, to rzeczywiście jest tak, że na przykład przy niskim poziomie naładowania albo w zimie podczas mrozu iPhone potrafi się niespodziewanie wyłączyć. No i tutaj z pomocą przychodzi tak zwana funkcja zarządzania wydajnością, która w odpowiednich momentach spowolni działanie smartfona, ale dzięki temu poświęceniu po prostu on się nie wyłączy i będzie działał, tylko że nieco wolniej. Ale no właśnie, w starszych, zużytych urządzeniach. A to, co Apple odwalił ostatnio, to przechodzi ludzkie pojęcie. Wyobraźcie sobie, że wraz z premierą iOS 13 Apple wprowadził funkcję ograniczania wydajności do iPhone'a XS, czyli ubiegłorocznego modelu wartego nadal 3000 zł. Który ma ogniwa no tak naprawdę zupełnie niezużyte. Już tam Apple chce ograniczać wydajność. Ale jakby tego było mało, to Apple jeszcze na oficjalnej stronie pisze wprost, że nie chodzi wyłącznie o ograniczenie wydajności, szybkości, płynności działania urządzenia w krytycznych momentach, aby to się nie wyłączyło, ale również na przykład o zmniejszenie maksymalnej jasności ekranu, o zmniejszenie o 3 dB maksymalnej głośności wbudowanego głośnika, o blokadę lampy błyskowej w aparacie. I teraz nasuwa się pytanie, czy rzeczywiście technologia ogniw jest tak ułomna, że stosowanie takich półśrodków jest wymuszone, czy też może jest to mega perfidny sposób Apple'a na wymuszenie, przekonanie w cudzysłowie, użytkowników do przesiadki na nowszy model. Jak jest, tego się prawdopodobnie nigdy nie dowiemy, ale fakt faktem jest taki, że żaden inny duży producent nie stosuje tego typu rozwiązań. Wpadki, wpadki, jeszcze raz wpadki. W historii Apple'a było ich naprawdę dużo, ale te z iPhone'ami wydają mi się najciekawsze, tak więc zapraszam na błyskawiczny przegląd. Zaczynamy. iPhone 6, szczególnie w wersji Plus, był zginanym smartfonem zanim to było modne. Wszystko poszło o zbyt słaby stop aluminium, który w połączeniu z cienką obudową powodował po prostu, że smartfon bardzo łatwo się odkształcał. Wystarczyło na przykład, że użytkownik włożył smartfona do kieszeni, następnie kucnął, żeby na przykład zawiązać buta, to po wstaniu mógł z kieszeni wyjąć już smartfona zgiętego. A tak przy okazji, to identyczny problem miała poprzednia generacja iPada Pro, do którego po prostu wystarczyło przyłożyć mikroskopijną siłę, dosłownie dwoma palcami, żeby nie tylko się on wygiął, ale wręcz złamał w pół. AntennaGate to z kolei afera związana z iPhone'ami 4. generacji. Chodziło o to, że wraz z tym modelem iPhone'a Apple zupełnie przeprojektował anteny w swoim urządzeniu i od teraz stanowiły one integralną część obudowy. Nie było osobnej anteny, tylko jakby stalowa ramka wokół urządzenia była równocześnie jego anteną. No i to, co miało okazać się wielką rewolucją, okazało się spektakularną porażką, bo ludzie na całym świecie zaczęli mieć dużo gorszy zasięg i nawet w ogóle nie mogli wykonywać połączeń. Jak na to zareagował Steve Jobs? Ano stwierdził, że to nie jest wina anteny, tylko wina użytkowników, którzy po prostu w zły sposób trzymają telefon. No, cytując klasyka, it's not a bug, it's a feature.
Scratchgate to z kolei afera związana z iPhone'em 5 generacji. Polegało to na tym, że iPhone 5 po raz pierwszy miał ramkę wykonaną z anodyzowanego aluminium. No i ten materiał okazało się, że jest bardzo, ale to bardzo podatny na zarysowania, szczególnie w szarej wersji kolorystycznej, ale to by było jeszcze nic. Okazało się, że już przy wyjęciu z pudełka niektóre egzemplarze kupione w oficjalnym sklepie, warte 3000 zł, już miały pewne odpryski, już miały pewne braki w obudowie, już były porysowane. Problem był na tyle poważny, że podobno dotyczył aż 1/3 wszystkich sprzedanych iPhone'ów 5. No i było tego naprawdę dużo. iPhone 3GS chociażby to afera związana z przegrzewaniem się telefonu. iPhone 6S to z kolei Chipgate, czyli afera związana z tym, że kupując iPhone'a 6S uczestniczyliśmy tak naprawdę w loterii. Mogliśmy dostać iPhone'a z procesorem wykonanym przez Samsunga oraz z procesorem wykonanym przez innego podwykonawcę. No i jeden z tych dwóch procesorów, oczywiście jak się pewnie domyślacie, był nieco wydajniejszy od drugiego. A oczywiście użytkownik nie wiedział, co kupuje i mógł się natknąć na iPhone'a wydajniejszego lub mniej wydajnego, płacąc taką samą cenę. iPhone 7 to z kolei Watergate, czyli afera związana z pozornie wodoodporną obudową, pozornie, bo jak się okazało, z wodoodpornością prawdziwą ma ona bardzo mało wspólnego. iPhone 8 to z kolei Splitgate, czyli akumulatory puchnące podczas ładowania. Tak więc praktycznie każdy iPhone zaliczył jakąś spektakularną wpadkę, ale to wszystko jest niczym w porównaniu do tego, co działo się podczas premiery pierwszego iPhone'a. Tak naprawdę prezentowane urządzenie było zupełnie inne od finalnej wersji iPhone'a, która trafiła do sprzedaży. Był to zupełnie niedziałający prototyp, który co chwilę się zawieszał i na którym co chwilę wyskakiwały błędy. Jakim więc cudem Steve Jobs zrobił perfekcyjną, bezbłędną prezentację? Otóż na potrzeby prezentacji inżynierowie opracowali tak zwany Golden Path, czyli złotą ścieżkę. Był to ściśle określony sposób obsługi iPhone'a i ściśle określona kolejność uruchamiania aplikacji, gwarantująca to, że iPhone podczas prezentacji się nie zawiesi. I tak na przykład Jobs był poinstruowany, żeby najpierw uruchomić aplikację Mail, a dopiero potem Safari, bo gdyby zrobił to na odwrót, z dużym prawdopodobieństwem iPhone by się zawiesił. Dodatkowo Steve co kilka aplikacji pokryjomu podmieniał egzemplarz iPhone'a, bo gdyby wszystko pokazywał na jednym, ten bardzo szybko by się zapchał i zawiesił. Jakby tego było mało, Steve Jobs dogadał się z operatorem komórkowym AT&T, aby ten postawił na zapleczu sceny maszt telekomunikacyjny, do którego mógł się podpiąć tylko prezentowany, no a właściwie kilka prezentowanych iPhone'ów. Wszystko to po to, aby internet na prezentowanym urządzeniu śmigał idealnie, no oczywiście jak na tamte czasy. No ale wyobraźcie sobie, że nawet to Jobsowi nie wystarczyło. Chciał mieć gwarancję, że widzowie zobaczą dokładnie to, czego on chciał, co sobie zaplanował, tak więc poprosił inżynierów, programistów, aby ci zaprogramowali wskaźnik zasięgu tak, aby niezależnie od rzeczywistości zawsze wskazywał pełny zasięg na 5 kresek. Dodatkowo inżynierowie zrobili również tak, że wskaźnik baterii, niezależnie od rzeczywistego naładowania baterii, zawsze wskazywał dokładnie 100%. Niezłe oszukiwanie, co? Jak wiadomo, każdej firmie zależy na tym, aby użytkownicy naprawiali produkty w autoryzowanych oficjalnych serwisach, no bo to jest oczywiście dosyć duży dodatkowy zarobek. No ale część użytkowników, co zrozumiałe, wybiera nieautoryzowane serwisy, bo są no dużo, dużo tańsze. No i tutaj pojawiają się schody. Mam tutaj na myśli słynny Error 53. Dotyczył on czytników linii papilarnych, które niektórzy użytkownicy wymieniali w nieautoryzowanych serwisach. No i wszystko było w porządku do momentu aktualizacji do systemu iOS 9, bo po włączeniu smartfona po zaktualizowaniu systemu wyświetlał się użytkownikom błąd numer 53 i ich iPhone był dożywotnio uceglany. Uceglany, czyli w żaden sposób nie dało się go zresetować, w żaden sposób nie dało się go włączyć, ani nawet odzyskać danych. Czyli użytkownik po prostu tracił i urządzenie, i wszystkie swoje dane, dokumenty, zdjęcia, wspomnienia. Po prostu ten iPhone po wyskoczeniu tego błędu, po wymienieniu czytnika linii papilarnych w nieautoryzowanym serwisie, no nadawał się jedynie do wyrzucenia do kosza. Czy firma chciała w ten sposób zmusić użytkowników do korzystania wyłącznie z autoryzowanego, drogiego, oficjalnego serwisu firmy Apple? No jeśli tak, to mamy tutaj do czynienia już z łamaniem prawa i z nielegalnymi praktykami rynkowymi, bo prawo mówi, że klient zawsze musi mieć wybór. Ale Apple wytłumaczył to oczywiście troską o bezpieczeństwo klientów. No i powiem Wam, że coś w tym rzeczywiście jest. No bo jak ktoś ukradnie nam iPhone'a, którego mieliśmy zabezpieczonego czytnikiem linii papilarnych, swoim odciskiem palca, no to jeśli taki złodziej będzie mógł po prostu pójść do serwisu i wymienić ten czytnik linii papilarny z całym modułem na nowy i już mieć dostęp do naszego iPhone'a, no to zabezpieczenie
nie miałoby żadnego sensu. Jaka jest prawdziwa motywacja Apple'a? No tego niestety się nigdy nie dowiemy, bo Apple pod naciskiem użytkowników oraz przede wszystkim prasy ugiął się i przywrócił uceglone iPhone'y do życia. Całe szczęście, no ale niesmak niestety pozostał. No i zbliżając się do końca, zachęcam do odwiedzenia obu linków, które zamieściłem w opisie do tego filmiku, czyli obczajenia innych odcinków Całej Prawdy oraz obczajenia mojej strony, mojej wizytówki na Patronite i wtedy dowiecie się, po co ja to wszystko w ogóle nagrywam, po co o tym opowiadam i jaka misja za tym stoi. Tymczasem życzę Wam miłego tygodnia, do zobaczenia.